Dawid Patlewicz, Carp Shop. Jakub Górski, Niwardi Polska. Tak, chciałem Wam przedstawić nowego przedstawiciela. Właściwie przedstawicielstwo będziemy mieli od... już mamy, tak? Od to początku roku. Tak od początku roku. Jest to bezpośrednie przedstawicielstwo firmy Niwardi na Polskę. Ja tutaj widzę same plusy, które będą z tego szły, czyli jeszcze lepszy dostęp do produktów, szybszy serwis. Będziemy omijali po prostu pewne gałęzie dystrybucji kolejne. Niwardi już jest znane, ale w tym roku będzie naprawdę dobrze znane, ponieważ jest bardzo duży nacisk na promocję firmy, na zaistnienie, wkupienie się w Was, karpiarzy, a jest czym? Jest oczywiście dla kogo. Mamy duży rynek w Polsce. Niwardi produkuje wszystko od kulki, haczyka po namioty, pontony. Jest to bardzo wysoko jakościowy produkt. Numer jeden w Czechach. Mam nadzieję, że będzie i numerem jeden w Polsce. Bardzo ładnie powiedziałem, Dawid, także nic dodać, nic ująć. Marka Niwardi zmieniła system sprzedaży od nowego roku. Będzie sprzedaż bezpośrednia, tak jak Dawid powiedział. Wysyłka towaru do sklepów bezpośrednio z Czechów. Serwis też bezpośrednio jest wysyłany od razu do Czech, także będzie to przyspieszone, bardziej wygodne, bardziej miłe dla klienta. Także myślę, że nie będzie już jakichś zawiłości czasowych. Zaczynamy reklamę w prasie wędkarskiej. Tak jak Dawid mówił, marketing rusza szerszymi perspektywami. Także myślę, że powstają też nowe teamy. Także chcielibyśmy, żeby wszyscy poznali produkty karpiowe. Jest w czym wybierać. Katalog ukaże się w języku polskim. Katalog będzie tu. Pojawimy się, będziemy się tutaj razem na pewno wspierać marketingowo też na targach. Tak, na targach w Katowicach będziemy, na Rybomanii, także w marcu zapraszamy. Duże stoisko, 150 metrów kwadratowych. Tam pokażemy nowości na 2016 rok, także zapraszamy bardzo serdecznie. Typowe stoisko, takie jak w Czechach, w Pradze czy w Brnie prezentowane. Będzie można obejrzeć wszystkie nowości. Będą właściciele, będzie też konstruktor kulek, także Alois, także zawsze można wymienić zdanie, porozmawiać na ten temat. A ma doświadczenie w łowieniu wysokie, duże, nawet w Polsce wędkuje, przyjeżdża na zaproszenie, bywa na Carp Shop Lakes, udowodnił nieraz, że na kulkę Niwardi można złowić piękne ryby, których wcześniej, o dziwo, nie łapaliśmy, tak? To też jest coś takiego w czeskiej kulce, że łowimy czasami ryby, udawało się Lozie złowić ryby, których wcześniej nie mieliśmy my na wędce, łowiąc klasycznymi, popularnymi przynętami w Polsce. Te kulki mają coś takiego w sobie i zachęcam do wypróbowania, do sprawdzenia, nauczenia się łowienia tym systemem, tak? Szybkiego łowienia, tak? To trzeba powiedzieć, że to jest szybkie łowienie, ono nie jest złe, idzie się naprawdę nauczyć. Są specjalne ku temu różne dodatki, akcesoria, żeby łowić skutecznie w długiej dobie, tak? czyli na tygodniowych zasiadkach, tymi kulkami szybko pracującymi. Tak, jak Dawid powiedział, no, te kulki rzeczywiście szybko pracują, są atraktory specjalne, ten żelowy atraktor jest bardzo dobry, także przyspiesza tą pracę tej kulki. Tak, to przede wszystkim firma kładła nacisk, żeby kulka pracowała, a nie żeby leżała w wodzie, bo to tak naprawdę musi wpłynąć. Karp jest ostrożną rybą i to, że przynęta cały czas pracuje i się zmniejsza jej średnica, objętość, ten przechytrza tą rybę, tego karpia i on to pobiera, czując, że nie ma tam niebezpieczeństwa, tak? Jak będziemy tym tokiem myślenia się kierowali, zaczniemy łowić na przynęty szybko pracujące, a Niwardi jest tutaj przodownikiem, jeśli chodzi o takie przynęty, to myślę, że będziemy mieli sukcesy w Polsce i nie tylko.